Dzień dobry. W środę 15 marca jesteśmy patronem koła naukowego Indeks Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który jest organizatorem konkursu inwestycyjnego dla studentów Index Investment Challenge razem z Fundacją GPW. Zachęcamy naszych słuchaczy będących studentami do wzięcia udziału, a kancelarię Fundusze Inwestycyjne i Przedsiębiorstwa do wspierania koła naukowego Indeks UEK w tej a także innych studenckich inicjatywach. Kontakt z organizatorami znajdą Państwo na stronie knrkindex.pl. A teraz zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. We wtorek na Warszawskiej Giełdzie Główne Indeksy na Małym Plusie. Najmocniej wśród blue chipów rosły kęty prawie 4% do 503 zł Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost wojasa plus 20% do 9 38 złotych po informacji o konsorcjalnej umowie na dostarczenie butów dla wojska za 138 milionów złotych. Niemiecki DAX rośnie prawie 2% w Stanach Główne Indeksy w okolicach 1,5% do góry w reakcji na potwierdzenie się oczekiwań dotyczących inflacji i odrabianiu strat przez banki regionalne około 4% taniej ropa WTI do 71,5 dolara, a Brent do około 77. Kurs euro rośnie powyżej 4,70. Gospodarka i makroekonomia. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący programu Pierwsze Mieszkanie, na które przeznaczy 16 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Ponadto przyjęto program kont mieszkaniowych, który pozwoli Polakom na szybszy zakup własnego mieszkania. Zgodnie z projektem programu osobom wpłacającym co miesiąc na to konto kwotę między 500 a 2000 zł zostanie wypłacona premia równorocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości cen 1 metra kwadratowego mieszkania. Według ekspertów po 10 latach wpłacania na to konto środki na nim zgromadzone pozwolą na dostarczenie przyzwoitego wkładu własnego. Polska jest jednym z kilku krajów, w których łączny dług publiczny i sektora prywatnego w relacji do PKB zmniejszył się w trakcie pandemii, a już wcześniej był na prawie najniższym poziomie w Unii Europejskiej, stwierdza wiceprezes PKOBP. Oznacza to, że Polska jest relatywnie mało wrażliwa na szok stopy procentowej. Fundusz solidarnościowy pozyska 5 miliardów złotych nieoprocentowanej pożyczki z funduszy rezerwy demograficznej, które zostaną przeznaczone na wypłatę 13. emerytury. Maksymalna cena za gaz dla piekarni, cukierni i spółdzielni spożywczych od 1 kwietnia do 31 grudnia tego roku wyniesie 200 ,17 zł. 17 groszy za MWh. Wsparcie zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis. Wiadomości z Unii Europejskiej: według nowego prawa w Hiszpanii co najmniej 40% kobiet będzie musiało znajdować się w zarządach spółek zatrudniających 250 pracowników posiadających 50 milionów euro rocznych przychodów oraz z aktywami w wysokości co najmniej 43 milionów euro. 17 na 35 spółek z indeksu IBEX 35 nie spełnia tego wymogu. 10 lat temu kobiety stanowiły tylko 10% w zarządach hiszpańskich firm, teraz ten odsetek wynosi około 30%. Niemieckie firmy uciekają z ich rodzimego kraju z powodu wysokich podatków. Opodatkowanie przedsiębiorstw w Niemczech wynosi średnio 29%, czyli około 10% więcej niż średnia stopa opodatkowania w Unii Europejskiej. Chemiczny gigant BASF zwalnia 1700 pracowników w Niemczech i przenosi swoją produkcję do Zhangjiang, do Chin. Wiadomości ze świata inflacja w Stanach Zjednoczonych pozostaje powyżej celu Fed. Indeks cen konsumpcyjnych pokazał, że inflacja w lutym wzrosła o 0,4% miesiąc do miesiąca i 6% rok do roku, co oznacza spowolnienie w stosunku do styczniowego wzrostu o 0,5% miesiąc do miesiąca i 6,4% rok do roku. Oba wskaźniki były zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Upadek dwóch banków w Stanach wywołał obawy o możliwość upadku kolejnych instytucji finansowych. Deponenci wyciągają swoje oszczędności z banków, co napędza dalszą wyprzedaż akcji banków. Rząd Stanów zobowiązał się pokryć wszystkie depozyty, nawet te przekraczające 250 tysięcy dolarów. Jednocześnie uspokaja, że system bankowy jest bezpieczny. Na wczorajszej sesji akcje banków odrobiły część strat. Indie przeprowadziły rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami grupy G7, w których zgodziły się przestrzegać zachodnich sankcji nałożonych na Rosję, informuje Bloomberg. Indie wykorzystały atak Rosji na Ukrainę w celu zakupu ropy. Hinduskie zakupy w zeszłym roku wzrosły 22-krotnie. Według danych fińskiego rusza Fossil Tracker na 9 marca... Indie zapłaciły rosyjskiemu reżimowi prawie 5 miliardów 300 milionów dolarów za importowaną ropę i 850 milionów dolarów za węgiel. Informacje biznesowe Impost osiągnął 5000 paczkomatów w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że rynek ten stał się drugim po Polsce krajem z największą liczbą automatów paczkowych Impost. Tauron rozpoczął budowę farmy wiatrowej na Pomorzu Zachodnim o mocy 58,5 MW. W 2025 roku grupa Tauron planuje mieć 1600 MW zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. W sezonie lato 23 oraz zima 23-24 przewoźnik czarterowy Enter Air wykona dla TUI usługi o wartości około 164 milionów dolarów. To największa umowa w historii zarówno Enter Air, jak i polskiego lotnictwa turystycznego. Przewoźnik dysponuje 25 samolotami Boeing. Wiadomości ze świata: Chick-fil-A, popularna sieć fast foodów ze Stanów Zjednoczonych, planuje międzynarodową ekspansję o wartości 1 miliarda dolarów. Spółka chce otworzyć nowe restauracje w Europie i Azji do 2026 roku. Sieć jest trzecim największym fast foodem w Stanach pod względem przychodów. Wyprzedza go tylko McDonald's i Starbucks. Mimo międzynarodowych planów firmy, planuje ona utrzymać swoją dotychczasową strategię. Czyli jeden franczyzobiorca prowadzi tylko jedną restaurację, fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Zarząd Krukesa ogłosił, że podjął decyzję o rozważeniu emisji niepodporządkowanych, niezabezpieczonych obligacji w euro o wartości do 350 milionów euro zgodnie z prawem szwedzkim. Kajima Europe, generalny wykonawca, deweloper i zarządca nieruchomościami, oraz Griffin Capital Partners, firma zarządzająca aktywami na rynku private equity w regionie centralnej i wschodniej Europy, nabyły 70% udziałów w Hymon, polskiej firmie specjalizującej się w instalacjach fotowoltaicznych. Do tej pory Hymon zainstalował 472 MW mocy instalacji PV. Spółka działa od 2011 roku, zatrudnia około 300 pracowników i współpracuje z 800 handlowcami. W planie jest poszerzenie portfolio produktów i ekspansja na inne rynki. Po transakcji Griffin ma pełnić rolę menadżera inwestycji. Wcześniej obydwa inwestorzy w 2021 roku przejęli Padres, dewelopera w sektorze czystych źródeł energii. Trzech głównych akcjonariuszy ekipa Holding z własnej woli zobowiązuje się do lock -upu. Mogą pozbyć się 20% swoich udziałów dopiero po sześciu latach. Wiadomości z Unii Europejskiej Sanofi. Francuska firma farmaceutyczna przejmie Provence Bio za 2 miliardy 900 milionów dolarów. Przejęcie wzmocni pracę nad CIELT, zatwierdzoną w Stanach Zjednoczonych terapią cukrzycy typu pierwszego. Sanofi spodziewa się zakończyć przejęcie w drugim kwartale tego roku. Akcje prowenszym bio wzrosły prawie czterokrotnie w handlu przed rynkowym ogłoszeniu informacji. Firma Private Equity Sinven złożyła niewiążącą ofertę przejęcia firmy laboratoryjnej Synlab AG za 2 miliardy 200 milionów euro. Sinven posiada już 43% udziałów w Synlab, a przejęcie firmy ułatwiłoby jej przekształcenie biznesu. Synlab analizuje propozycję i nie ma pewności, że Sinven przystąpi do przejęcia. Akcje Synlabu wzrosły w poniedziałek po ogłoszeniu aż o 31%. Wiadomości ze świata: HSBC planuje dokapitalizować brytyjski oddział Silicon Valley Bank kwotą 2 miliardów 400 milionów dolarów. HSBC kupiło w poniedziałek brytyjski oddział SVB za jednego funta. Firma Private Equity Silver Lake oraz Canada Pension Plan zamierzają kupić producenta oprogramowania komputerowego Qualtrics za 12,5 miliarda dolarów. Dyrektor generalny Zigs Raffin będzie nadal kierował spółką, która po transakcji zostanie wycofana z giełdy. Hyundai Motor wyraził zgodę na potencjalne przejęcie zakładu General Motors w Indiach. General Motors przestało sprzedawać samochody w Indiach w 2017 roku po latach malejącej sprzedaży. Zakup zapewni Hyundaiowi drugi zakład w Indiach i zwiększy jego możliwości produkcyjne, ponieważ planuje wprowadzić 6 pojazdów elektrycznych w Indiach do 2028 roku. Prawo i podatki. Prezydent podpisał ustawę wiatrakową. Aktualnie obowiązek sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotychczas całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10 godzin. Minimalna odległość posadowienia elektrowni od zabudowy mieszkalnej będzie wynosiła 700 metrów. Rząd planuje oskładkować umowy zlecenia począwszy od przyszłego roku. Taka deklaracja znalazła się w przedstawionym do konsultacji dokumencie Krajowego Planu Reform. Ministerstwo Finansów potwierdza, że w przypadku wykonywania pracy zdalnej pracownik zachowuje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jeśli zgodnie z przepisami miałby do nich prawo, gdyby świadczył pracę w trybie stacjonarnym. Wiadomości z Unii Europejskiej Komisja Europejska zaproponowała reformę struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony konsumentów i zwiększenia konkurencyjności przemysłu. Nowe przepisy zachęcają do zawierania długoterminowych umów na energię ze źródeł niekopalnych i wprowadzają do systemu bardziej ekologiczne i elastyczne rozwiązania mające stanowić konkurencję dla gazu. Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, które mają przyspieszyć tempo renowacji budynków. Założeniem jest przyjęcie, że od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Ma to do 2030 znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii przez sektor budownictwa. Do 2030 roku budynki mieszkalne będą musiały mieć co najmniej klasę energetyczną E, a do 2033 klasę D. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych, znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. jeszcze ja Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.